Państwa w ten szczególny, przedwigilijny czas. Czas, kiedy warto rozejrzeć się wokół siebie, zatrzymać i pomyśleć o drugim człowieku. Zapraszamy na spektakl. Ojciec powinien lada chwila wrócić z dyżuru w szpitalu. Przecież musimy zasiąść do Wigilii. Nie mogę się go doczekać. Ada, popatrz, jak jest już późno. Powinien już tutaj dawno być. Spokojnie, mamo. Tata na pewno za niego wróci. Pomyśl lepiej o dzisiejszym dniu. Uwielbiam Wigilię. Tak pięknie pachnie w całym domu. Kolędy, choinka przy nakrytym białym obrusem stole. Tak rodzinnie, ciepło i bezpiecznie. Czy może być świat lepszy niż ten wigilijny? Tak, tak, ty jak zwykle o jednym. Jeżeli ci się nudzi i nie masz nic do roboty, idź wyrzuć śmieci. Nigdy nie zrozumiem, jak te wszystkie gospodynie domowe mogą mnie wpaść w szał po tygodniu takiego przedświątecznego życia. Mamo, dlaczego tak traktujesz święta Bożego Narodzenia? W twoim planie Wigilii jest ubieranie choinki, pieczenie karpia i fryzjer rano, a nie ma miejsca na śmieci, które mogłoby poczekać do jutra? Wiesz, że nienawidzę osiedlowego śmietnika. Jest jak cuchnąca więzienna klatka. Powiedziałam! Wyrzuć śmieci! Mamo, dla ciebie Wigilia nigdy nie była powodem, aby bodaj trochę odstąpić od ustalonego harmonogramu. Dzień musi mieć plan. Wigilia w twoim kalendarzu od pozostałych dni roku różni się tylko tym, że jest zaznaczona na czerwono. To nic, że Jezus, nadzieja i pasterka. Zupełnie nic. Kiedyś przypadkiem w twoim kalendarzu pod datą 18 października przeczytałam: fryzjer, Wigilia, 11:30. 18 października zarezerwowany fryzjer na Wigilię? Tego nie robią nawet Niemcy w Bawarii. Ten twój cholerny kalendarz jest jak lista wyroków na dany dzień. Jest coś ważniejszego niż zakupy w spożywczym. Przesadzasz. Idealizujesz świat, Adusiu. A pamiętasz, jak tuż przed maturą przeżywałam okres totalnej fascynacji religią? Chodziłam na wykłady do Akademii Teologicznej. Byłam taka lepsza, uduchowiona i o spowiedzi przedświątecznej pamiętałam. Tak, tak. No i co z tego? Ale mamo, czy ty w ogóle kiedykolwiek przeżywałaś takie mistyczne oczekiwanie na Boże Narodzenie? Mistyczne oczekiwanie? Nie, nigdy. Przecież w Bożym Narodzeniu nie ma żadnego mistycyzmu, córeczko. Wigilia i Boże Narodzenie to przede wszystkim elementy marketingu i promocji. Jak inaczej syn cieśli zabitej dechami Galilei stałby się idolem porównywalnym z tym twoim Madonną lub Biberem? Cały ten jego dział promocji, tych 12 apostołów, łącznie z najbardziej medialnym Judaszem, to pierwsza tak dobrze zorganizowana akcja, która wypromowała prawdziwą gwiazdę. Cuda, tabuny kobiet ciągnące się od miasta do miasta, masowe histerie, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia. Jezus, córeczko, gdyby żył dzisiaj, miałby agenta, prawnika, adres mailowy i stronę internetową. Oni mieli strategię, i Biblia opisuje to w szczegółach.
Bez dobrej strategii nie wstrząsa się całym cesarstwem i nie tworzy się nowej religii. Mamo, jaka strategia? Jaki dział marketingu? Przecież oni widzieli w nim Syna Boga, Mesjasza, Zbawiciela. Tak? Niektóre z tych panienek, co stoją w nocy pod hotelem Bibera, też myślą, że Biber jest Jezusem. Jezus dziecko to tylko i wyłącznie idol popkultury. A to, co ty mówisz, to są wszystko legendy. Tak samo jak ta o dziecięcym żłobie, pasterzach ze łzami w oczach, wole i osiołku. Bo prawda historyczna jest zupełnie inna. Nie było żadnego spisu, który zmusiłby Marię i Józefa do tego, aby odbyli podróż do Betlejem. O tym wiedzą nawet ci, co nie są teologami. A nawet gdyby był, to do takiego spisu nie zapraszaliby takich biedaków jak cieśla z Nazaretu. Trzeba było mieć albo ziemię, albo niewolników. Poza tym, spis miał się odbyć rzekomo w Jerozolimie. Jedyna droga do Jerozolimy z Nazaretu prowadziła wtedy przez Dolinę Jordanu. W grudniu Dolina Jordanu jest wypełniona błotem po szyję wysokiego mężczyzny. A Maria nie należała do olbrzymów i była w ciąży z Jezusem, jak pamiętasz. Mamo, nie mogę w to uwierzyć. Nawet jeżeli to prawda, a przecież słyniesz z mówienia prawdy, głównie teologicznej, za co dostałaś habilitację już w wieku 34 lat, to czy musisz mi to mówić teraz, przed Wigilią, kiedy ja tak bardzo wierzę w to wszystko i tak długo czekam na ten dzień? Powiedziałam! Wyrzuć wreszcie te cholerne śmieci! Ojciec zaraz wróci, stój już nagryty, pod trawy gruszowe, tylko te śmieci! Idź już! Matko! Przepraszam, nie chcecie czy też? Nie, poradzę sobie sama. Po prostu stąd idź. Nie jestem za tym mordercą. Nawet na niego nie wygląda. Nie bój się, pomogę ci. Dlaczego tutaj siedzisz? Świętuję tutaj Wigilię. Ale dlaczego akurat tutaj? Nie masz domu? Rodziny? Rodziny. Widzisz, moja matka. Ta suka jedna, jeszcze krwawiąca, z obrzmiałymi pełnymi mleka piersiami, zapakowała mnie do torby, z którą chodziła na ruch do miastego i zostawiła na świecie. To też było Wigilię. Zapakowała mnie w torbę i zostawiła obok. Wierek poziemniaka, butelek wody na duracie, przekis zakrwawiony podpasek i odeszła, tak po prostu. Ale miałem szczęście, mogła zostawić mnie w jakimś worku po ziemniakach. Takich worków nie rejestrują na kanale szczury. Moja torba była po mieście, więc wąchałem pierwszy. Przeżyłem. Dlatego najwięcej na świecie zawdzięczam co. Tak naprawdę nigdy im się nie odwdzięczę. No, a co było potem? Potem jak w klasycznym scenariuszu. Do dziecka, adopcja, samotność. Skończyłem po latach grunt liceum i poszedłem na studia dziennikarskie. Teraz co roku siedzę tutaj, świętuję moje narodziny. No to może nie siedź tutaj sam. Chodź do mnie. Czemu? Dlaczego to robisz? No bo wiesz, jest Wigilia i nikt nie powinien być sam. Chodź ze mną. Jesteś nareszcie. Już martwiłam się, że coś ci się stało. Mamo, tato, to jest Maciek i zje z nami Wigilię, dobrze? Ale nie zgadzam się. Skąd ty go w ogóle wzięłaś? Zygmuncie, powiedz coś. No Boże, to przecież jest Wigilia. Dobry wieczór. Zapraszam.
Popatrz, kochanie, znowu Wigilia. To już rok jesteśmy razem. Ale dobrze, że wróciliśmy od rodziców. Tata przy mamie całkiem zapomniał, czym są ciepłe, rodzinne święta. Masz rację. Ludzie często zapominają, że święta to nie tylko tradycje, ale otworzenie się na drugiego człowieka i na Boga, który się w nas rodzi. Nasze święta będą inne, prawda? Tak. Słuchaj, Ada. No? Muszę ci coś powiedzieć, tylko się denerwuj. No, teraz powiesz mi coś strasznego, czuję to. Dostałem propozycję wyjazdu do Syrii, jako dziennikarz wojenny. Jest to dla mnie wielka szansa. Żartujesz? Ja cię nigdzie nie puszczę. Maciek, przecież ja cię kocham. Ale zrozum, tam jest teraz piekło. No właśnie. Rządy walczą między sobą, a cierpią najbardziej niewinni ludzie. Zrozum, że muszę tam pojechać i to opisać. Pozwól mi. Proszę cię. No dobrze, ale obiecaj mi, że wrócisz. Nie już. Obiecuję. Wyczułaś tę dumę z tego, co ja osiągnąłem. Kiedy zazdrościłaś mnie kobietą, które nawet mnie nie widziały. Kiedy zadzwoniłaś. Tak po prostu, bez powodu. By powiedzieć, uwielbiam cię. I odłożyłaś słabkę za wstydową. Wydaje mi się, że jesteśmy nierozłączni. Już tak będzie zawsze. Że jeśli nawet zostanę zapisem twojej pamięci, to przyjdzie taki dzień, być może po wielu latach, kiedy mnie wciągniesz na kilka chwil, na początek kolejki i pomyślisz, tak, to ten Maciek. Niezależnie od tego, co się zdarzy, i tak będzie mi się wydawać, że jesteśmy nierozłączni. To przychodzi tak niespodziewanie. Nagle zaczynam myśleć o tym, co napisałaś ostatnio. Albo o twoich oczach. Albo o wierszu, którego jeszcze ci nie wyszeptałem do ucha. Albo o muzyce, której chciałbym słuchać z tobą. I gdy tak myślę, to tak rozpaczliwie tęsknię za tobą, że chce mi się płakać. I nie jestem pewien, czy z tego smutku, że tak tęsknię, czy z tej radości, że mogę tęsknić. Maciek, ale po 18 grudnia 2017.
Ty? Nie spodziewałam się ciebie dzisiaj. Wejdź. Witaj, kochanie. Muszę ci coś powiedzieć. Mamo, skąd ten złowieszczy ton? Usiądź, proszę. Co się stało? Posłuchaj. Maćka zabiła bomba na rynku w Aleppo. Co? Jak to? Dzwonili do mnie z konsulatu. Wiesz przecież, że mam tam znajomości. Ale to nieprawda. Przecież on obiecał mi, że wróci. On na pewno wróci. Kochanie, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Nie straciliśmy Maćka. Zyskaliśmy tylko nowego anioła. Że ratujesz? Tak powinnaś myśleć. Jak możesz mówić mi o aniołach, skoro nawet w nie wierzysz? Zresztą jak we wszystko, czego nie da się zmierzyć, zważyć i naukowo udowodnić. Ale wiesz co? Tak, Maciek jest aniołem i zawsze będzie dla mnie. Przez ten rok, który spędziłam z nim, poznałam, czym jest prawdziwa miłość i rodzinne ciepło. Przez całe życie w twoim domu tego nie doświadczyłam. On nawet nie miał prawdziwej rodziny, a wiedział, czym są święta. Wiesz co? Ty nigdy nawet nikogo nie kochałaś. Nie wiem, jak ojciec z tobą wytrzymuje. Przecież ty tym bardziej nigdy nikogo nie straciłaś. Jak możesz przychodzić tutaj i mówić mi o stracie? Mylisz się. Żyję z poczuciem straty od 25 lat. Marek, on był całym moim światem. O czym ty mówisz? I ten świat skończył się, kiedy dowiedział się, że jestem w ciąży. Zostawił mi tylko kopertę z pieniędzmi na załatwienie tej sprawy. Co ty bredzisz? Więc nie pomyśl o mnie źle. Ale pozbyłam się tego problemu. Przynajmniej tak mi się wydawało, że się go pozbyłam. Bo poczucie straty nigdy nie dawało mi spokoju. Rzuciłam się w wir nauki, pracy, kariery. Później poznałam twojego ojca. Był dobry, ale wiedziałam, że nie mogę się zbytnio angażować, żeby nie pozostać z raną w sercu. Znalazłam swój sposób na życie. Być twardą i nie ulegać zbędnym emocjom. Jednak poczucie winy nigdy nie dawało mi spokoju. Więc być może tak, być może wiem, jak się teraz czujesz. Mamo, nie wiem, co mam o tym myśleć, ale gdybym tylko mogła cofnąć czas na chwilkę, żeby się z nim zobaczyć i powiedzieć mu to, czego nie zdążyłam. Chciałabym zobaczyć, jak on cieszy się z naszego dziecka. Nad rolą nadchodzących świąt w życiu każdego z nas. Bo nawet jeśli w waszych domach jest to czas błogosławiony i ciepły, to warto, jak w wierszu księdza Jana Twardowskiego, zadać sobie pytanie. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? I usłyszeć, dlatego, żeby nauczyć się miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać.
I dlatego nie zmarnujmy ani chwili danej nam przez Boga na bycie z drugim człowiekiem. Niech czasu spędzonego z bliskimi nie przesłoni nam pogoń za prezentami, zakupy, sprzątanie czy gotowanie. Magia świąt rodzi się w naszych sercach. Mili Państwo, życzymy Wam spełnienia wszystkich marzeń, przychylności wszechświata, siły w ramionach i czystego ognia w sercu, co zapali wszystko wokół Was szczęściem i radością. Niech Boże Narodzenie otwiera Was na innych oraz Wasze serca na Boga, oby skrzydła wiary przykryły kamienne zwątpienia i uniosły serca ponad przemijaniem. Już 18 rok. Tego Wam gorąco życzę.